Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfaktyzm Marcin. Do mojego czy do twojego? Marcin. Do mojego czy do twojego lecimy? Do twojego, do mojego. Marcin, Arek Brzostek, dobrze powiedziałem, nie? Tak. Na drugie masz Arek. To drugie mam Piotr, ale... A trzecie Paweł, ale chuj tam. Do czwarte jeszcze będziesz. Namaszczenie teraz ci daję, czwarte, dobrze. Arek. A ty niedługo zmienisz na Murański nazwisko. Na Anty. Tak długo w tym... Tam tak długo... Tyle w tym świecie... Kto to wleciał? Widzimy właśnie dymy, jakbyś mógł, kto jest? Jakiś łysy człowiek. A na kogo wleciał? Na Murana wleciał. Na Murana wleciał, o to nieładne, nie fajnie. Nie mój, to nie... Popierasz go czy nie? Nie, takie wlatywanie to chyba nie za bardzo. A to jak myślisz? Nie widziałem, nie wiem o co poszło, nie moja sprawa. Okay. Dobra, kiedy ty w końcu wracasz, bo miałeś z ręką problemy, złamana, tak była? Zerwany biceps. Co by research, kurwa, robisz? Nie, to nie, ja pytam, ja nie zrobiłem żadnego researchu. Zerwany biceps na sali walce z nas. Ja wiem, pamiętam, że coś miałeś, nie pamiętam dokładnie co, dlatego pytam. Ale już wróciłem na początku nowego roku, zobaczyłem ponownie w klatce. Kto będzie bity? Okaże się wkrótce. A nie, bo tam ta lista też jest długa, bo miałeś przekąsy z Kasiuszem. Jest coraz dłuższa. Ostatnio nawet Mateusz Murański wyzywa mnie w DM-ach na Instagramie, a jak zacząłem mu odpowiadać, to mnie zablokował. A on tak, ale tego też zablokował. Kornika też zablokował, to dawno. Tak? Temu. No to stały numer. Chyba lubią. Stary numer. Sorry, ja sobie A jak byś w ogóle widział taką walkę z Mateuszem? Chciałbyś, czy to jest... Pewnie, oczywiście, że tak. Jasne, że tak. No napisał mi parę naprawdę brzydkich wyrazów. Co na przykład? Nie będę powtarzał, bo to oglądają dzieci, dlaczego? Takim językiem rysztokowym nie posługujmy się tutaj. A dlaczego cię wyzywał? Bo stwierdził, że obraziłem jego tatę, a ja po prostu powiedziałem, że wydaje mi się, że afera, która powstała przed ostatnią galą, którą nagłośniłeś między innymi, i to, co się dzieje wokół pana Jacka, to jest jego początek końca. I to tak uraziło Mateusza, że postanowił mnie zaatakować w internecie. Niewiele potrzeba. Ale w sumie nie powiedziałeś nic złego, stwierdziłeś swój fakt, swoją opinię jakby wyraziłeś. Widocznie Mateusz nie pozwala ludziom mieć własnej opinii i jego opinia albo żadna. O nim, to jako rodzinie. Dobrze albo w ogóle. No to chyba w ogóle. Ciężko po prostu cokolwiek dobrze powiedzieć. No dobra, a ta walka jest realna, czy na razie cię wyzwał? Jest jak najbardziej realna. Tak? Oczywiście, że tak. Dla ciebie byłoby to słynne easy money? Okazałoby się w klatce. Prawda jest taka, że pojechałem do niego do klubu, bo myślałem, że trenuje w crossfajcie nadal. Widzimy się o 20. Okazało się, spotkałem tam Michała Wlazłego, którego pozdrawiam. Michała Wlazło, przepraszam. Powiedział, że już tam nie trenuje. Na drugi dzień mówię, czemu nie przyszedłeś? On napisał mi, nie będę latał tam, gdzie mi każesz. Ja zacząłem mu odpowiadać w jego stylu, czyli po łacinie. No i on mnie zablokował. No dobra, a teraz... Właśnie okazało się, że jeszcze tam że nie jest tam mile widziane. Dobra, to teraz jeszcze pytanie, kiedy cię zobaczymy? Bo już ta ręka jest na tyle sprawna, już trenujesz, że normalnie robisz... Po nowego roku. Czyli fejmik. Czy tam jest... Ja tego nie powiedziałem. Okay. Pozostałem to twoim spekulacjom. A jeśli chodzi o te pertraktacje, jeśli chodzi o te zawirowania, jeśli chodzi o kontrakty z tą federacją, to ty nie masz żadnych problemów, nie masz nigdzie drogi zamkniętej? O sprawach kontraktowych, albo dobrze, albo wcale. Czy nie masz nigdzie drogi zamkniętej? Nie, myślę, ja to w ogóle nie mam nigdzie drogi zamkniętej. Wszyscy mnie lubią, ja lubię wszystkich, jest zajebiście. No nie wszyscy, tamten... Wszyscy udają, że mnie lubią, bo wiesz, a tak naprawdę co myślą, to nigdy nie wiadomo. Też wypowiedziałeś się o banie Nitro, który dostał. Nie wypowiedziałem się. Nie. Bo dużo tych tweetów wypowiedziałeś. Wiem, wszyscy się wypowiedzieli, ale ja akurat nie, przykro mi. Jesteś jedyną osobą, która się chyba jestem jedyną osobą, tak. No to dobrze chyba, bo wszyscy... Ktoś wyliczył, że Maja Staśko napisała już chyba ponad 20 tweetów na temat Nitro. Nie śledziłem tej sprawy, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Wiem, że Nitro tworzył jakieś kontrowersyjne treści, tak. Kto nie tworzył kontrowersyjnych treści w internecie, niech pierwszy rzuci kamieniem, dokładnie. Dobra, jeszcze wracając do Kasiusza, ty cały czas jesteś z nim na tej wojennej ścieżce, czy już jest okej? Okay? Kogo? Kutasiusza? Don Casio. Kutasiusza. To ty powiedziałeś. Tak, ja to powiedziałem. Nie wkładaj mi w usta. Nie interesuje mnie ten człowiek. Ale walka też z nim, ty się nie interesuje? Na zasadach MMA albo K1. Może. Nierealne. Nie, bo się boi.
A z Mateuszem Murańskim zawalczyłbyś w dowolnej, płaszczyźnie? Nie, tylko w jakiejś brutalnej formule, żeby się nad nim poznęcać, za to co powiedział. Nie będzie sobie wybierał zasad walki. Bo mówię, no wybierasz sobie znowu zasady, w których nic mu się nie może stać i potem będzie się prężył, że o, przetrwałem, zasłoniłem się i super. Nie, chce się nad nim poznęcać. Okej, no to zacieramy ręce na tę walkę, już cię puszczam, bo... Siemano. Jasne, jasne. Jest troszkę więcej. Tak, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.